Witam wszystkie hodowczynie i wszystkich hodowców. Nazywam się Marcin Kociołek, jestem prezesem oddziału 0245 Ostróda. Postanowiłem nagrać ten krótki film jako podziękowanie i podsumowanie okręgowej wystawy, która odbyła się w Expo Mazury Ostróda. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować dla wszystkich hodowców, którzy okazali wsparcie dla naszego oddziału, dzięki którym nasza wystawa mogła się w głównej mierze odbyć. I są to takie hodowczynie i hodowcy jak Bożena i Marcin Paluch, Piotr Bugała, Marcin Kobiela, Janusz Szalkowski, Zbigniew Oleksiak, Sylwester Ostapiuk, Tomasz Czapliński, Jerzy Szypulski, Rafał Czyżewski z firmy The Reigner, Robert Berestowski, Andrzej Rusinkowski, tandemy lotowe Mirosław Mateusz Grzywa, Sawicki Wiergowski, Jabłoński Tański, Paweł i Robert Baranowscy. Chciałbym również podziękować dla pani Agnieszki Bielewskiej z Expo Mazury. Podziękowania należą się również dla całego zarządu Okręgu Olsztyn z prezesem Piotrem Murawskim na czele. Chciałbym również w imieniu własnym, jak również w imieniu całego zarządu Ostróda podziękować dla wszystkich hodowców z Ostródy, którzy przyjechali pomóc nam zorganizować tą wystawę. Także należą im się za to bardzo duże podziękowania. Naprawdę jesteśmy mile zaskoczeni tak dużą obecnością naszych hodowców i takim dużym zaangażowaniem. Dlatego naprawdę bardzo dziękujemy. Jeżeli chodzi o samą wystawę, to wystawiliśmy 429 gołębi. Myślę, że wystawa przebiegła w sposób zaplanowany, nawet można powiedzieć, że przerosła nasze wszelkie oczekiwania. Było bardzo dużo ludzi zwiedzających, było ponad 500 ludzi. Także naprawdę jesteśmy dumni z tego, że udało nam się taką wystawę zorganizować. Drodzy Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym serdecznie złożyć serdeczne życzenia świąteczne, zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia, jak również udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku 2020. Życzę dla Państwa udanego sezonu 2020. W dalszej części filmu zapraszam do obejrzenia takiego fotoreportażu z wystawy, która odbyła się w Ostródzie. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie pozdrawiam, dobry lot. A chciałbym jeszcze podziękować mojej żonie Darii, która nagrywa ten film już chyba 40 raz, także dziękuję bardzo za pomoc. Drodzy hodowcy, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, dobry lot. Może być znak sygnał, co by dużo nie mówił.
34,99. 158. Dawaj, 548, 19. Ten wielokrotny reprezentant okręgu. Zobacz, 176. Raz mogę podać, a później musisz liczyć. Pamięci. 91,75. Krzysiek, ty miałeś pisać. Słuchaj, i musi zawsze tak. I teraz te karty zbieram, tak? No i już tak leżą jak jedna za drugą, nie? Dość później, szybko później, nie? 8,50. No tam jak ten, to przyjedzie, zobaczymy. 92,00. Osiemnaście zero zero. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia pięć. 28,25.
Szanowni Państwo, odliczamy 30 sekund. 29, 28. Dziesięć. I zaczynamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. W imieniu Zarządu Okręgu witam panie hodowczynie, hodowców, wszystkich członków zrzeszonych w naszym okręgu, wszystkich gości, którzy przyszli zobaczyć nasze, w cudzysłowie mówiąc, pociechy. Z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować dla oddziału Ostróda, dla pana prezesa Marcina Kociołka, całego zarządu, wszystkich hodowców, którzy czynnie i wiernie przyczynili się, żebyśmy mogli dzisiaj uczestniczyć w naszym corocznym spotkaniu. Także wielkie brawa i podziękowania. I szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, oddam głos dla prezesa do spraw lotowych okręgu, który będzie nagradzał mistrzów tegorocznych rywalizacji. Dziękuję. Witam serdecznie. Kategoria Jabłoński Gdański. Pierwszy lotnik kategorii A, Nocz Filip Andrzej. Przodownik kategorii B, tandem Sawicki-Wierdowski. Pierwszy przodownik kategorii B, Dariusz Kuciński. Thank you.
Leci Lomnik kategorii B i Krzysztof Wojewkowski. Maraton, Lander Sawicki-Wierdowski. Piąty lotnik kategorii maraton. Zdzisław Gabrusewicz. Lotnik kategorii maraton Michał Buller. Trzeci lotnik kategorii maraton Mirosław Nigbul. Kategorii maraton Tandem Sawicki-Wierdowski. Drugi przodownik w kategorii gołębie roczne Rafał Rochmalski. Pierwszy przodownik w kategorii gołębie roczne Dariusz Jankowski. Drugi wicemistrz gołębie roczne Tandem Dmitry Karpowicz.